Sezon w Ewinner drugiej lidze wchodzi w decydującą fazę. Wciąż nie znamy odpowiedzi na najważniejsze pytania, ale wiemy, kto po minionym weekendzie przybliżył się do awansu, a kto zrobił krok w kierunku utrzymania. Zapraszamy na nasz magazyn. Najpierw spójrzmy na plan gier 29. kolejki Ewinner drugiej ligi. W ostatnich dniach czekały nas mecze m.in. z Tomilu Olsztyn ze Zniczem Pruszków, KKS Kalisz z Wisłą Puławy czy Górnika Polkowice z Siarką Tarnobrzeg. Kolejkę zaczęliśmy już w piątek. Na stadionie lidera Polonii Warszawa zawitała ostatnia w stawce ekipa rezerw Zagłębia Lubin. Faworyt tego spotkania był oczywisty, ale mimo to już w trzeciej minucie pierwsze zagrożenie wykreowali goście. Po próbie Kusztala na posterunku był Lemanowicz. Odpowiedź czarnych koszul okazała się zabójcza. Jeszcze w pierwszym kwadransie po podaniu Marcińca piłkę otrzymał Kluska, który wyłożył ją do pustej bramki Pawłowi Tomczykowi i lider z Warszawy prowadził zgodnie z planem. W pierwszej połowie Polonia miała jeszcze jedną okazję, ale ten strzał Fadeckiego okazał się zbyt lekki. Drugą połowę niespodziewanie lepiej zaczęli Miedziowi i w 51. minucie po tej główce Patryka Kusztala nie miał nic do powiedzenia bramkarz gospodarzy i zrobiło się 1-1. Podrażniona Polonia starała się odpowiedzieć w 57. minucie, gdy po centrze Bajdura nieudanie akcję zamykał Kluska. Zagłębiacy nie zamierzali się tylko bronić. W 70. minucie swojej szansy poszukał Kocaba, ale nie trafił on w światło bramki. Ekipa lidera chciała szukać zwycięskiego gola, ale zadanie to stało się trudniejsze po tym, jak w 78. minucie drugą żółtą kartkę obejrzał Piotr Marciniec i poloniści zostali w dziesiątkę. Fakt przewagi liczebnej chcieli wykorzystać Lubinianie. Tutaj widzimy, jak huknął posmyk, jednak świetnie między słupkami spisał się Lemanowicz. Ostatecznie rezerwy Zagłębia niespodziewanie ze stolicy wracają z jednym punktem. Na początek soboty czekało nas niezwykle istotne spotkanie w kontekście walki o utrzymanie. Górnik Polkowice podejmował mającą na koncie dwa kolejne zwycięstwa pod wodzą trenera Dariusza Kantora Siarkę Tarnobrzeg. Od pierwszego gwizdka sędziego wiele się działo. Już w jednej z pierwszych akcji w polu karnym Mroza nieprzepisowo powstrzymał Makuch i goście mieli jedenastkę. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Aleksandr Jacenko, wyczuł jego intencję Furtak, ale nie zdołał sparować tego strzału i siarkowcy byli na prowadzeniu. Radość Tarnobrzeżan nie potrwała zbyt długo, gdyż jeszcze w pierwszym kwadransie arbiter po raz drugi podyktował rzut karny, tym razem pod drugą bramką, gdy Biłokina sfaulował Cichoń. Egzekutorem jedenastki był Arkadiusz Piech i pewnym strzałem wyrównał stan rywalizacji. W kolejnych fragmentach górnicy chcieli pójść za ciosem, ale swoich szans nie zdołali wykorzystać Kiebzak oraz Piech. Na zamknięcie pierwszej połowy gospodarze mają jeszcze rzut rożny. Po dośrodkowaniu Ratajczaka główkuje Piech, piłka odbija się od Jana Kuźmy i ląduje w siatce. Nieco szczęśliwy zbieg okoliczności i można rzec, że Piech strzelił gola przy użyciu swojego kolegi. Górnik mocno kończy pierwszą połowę, a co więcej równie mocno otwiera drugą. W dobrej sytuacji znajduje się Piech, słupek i po chwili znów futbolówka ląduje w siatce, a tym razem szczęśliwie na liście strzelców ląduje Szymon Kiebzak. Siarka znalazła się w trudnym położeniu, ale nie zamierzała się poddawać. Najpierw Furtaka do wysiłku zmusił Mróz, a w końcowych minutach bramkarz polkowiczan musiał wykazać się po próbie Zawiślaka. Siarka była nieskuteczna, a Górnik bezwzględnie skuteczny. Kontrę z doliczonego czasu idealnie wykończył Arkadiusz Piech i doświadczony snajper został niekwestionowanym bohaterem swojej drużyny. Górnik rozbija Siarkę 4-1 i notuje ważne 3 punkty. Zostajemy w województwie dolnośląskim i jesteśmy we Wrocławiu, gdzie rezerwy Śląska zmierzyły się z GKS-em Jastrzębie. Spotkanie z animuszem zaczęli gospodarze. W 9 minucie szczęścia poszukał Bałdyga, ale piłka po jego strzale minęła światło bramki. W drugim kwadransie Młynarczyk posłał doskonałe podanie do Lizakowskiego. Ten zagrał wzdłuż bramki, a formalności dopełnił Dawid Matuszewski. Kapitalna akcja rezerw Śląska i goście musieli odrabiać straty. Wrocławianie nie zamierzali się bronić i nadal szukali swoich szans. Pod koniec pierwszej połowy pressing Bałdygi przyniósł pożądany efekt, gdyż w tej sytuacji arbiter odgwizdał faul Golaka na napastniku gospodarzy i otrzymali oni rzut karny. Pewnym egzekutorem jedenastki okazał się Przemysław Bargiel i po 45 minutach było 2-0. Po zmianie stron musiał podnieść się zespół GKS-u. W 55. minucie po centrze z rzutu rożnego Sebastian Golak zrehabilitował się za sprokurowany rzut karny i po jego główce Jastrzębianie złapali kontakt. GKS nie był w stanie pójść za ciosem, a w 71. minucie mogło być nawet 3-1, gdyby nieco lepiej przymierzył Bargiel. Co więcej, kilka minut później drugą żółtą kartkę w ekipie gości obejrzał Kacper Zych i grający w osłabieniu Jastrzębianie nie zagrozili już bramce strzeżonej przez Mielcarza. Rezerwy Śląska zgarnęły 3 punkty i wciąż są w grze o utrzymanie.
Z Wrocławia wędrujemy do Krakowa, gdzie potrzebująca punktów w kontekście walki o utrzymanie Garbarnia grała z walczącą o awans Kotwicą Kołobrzeg. Kotwica zaatakowała już w 7 minucie. Centrę w pole karne z bocznego sektora posłał Szarpak, a w polu karnym świetnie zachował się Jakub Bojaz i po jego główce przyjezdni wyszli na prowadzenie. Mecz ułożył się po myśli Kotwicy, a jeszcze przed upływem kwadransa mogło być 2-0, jednak Dziekoński świetnie zatrzymał strzał Łysiaka. Garbarnia swoją okazję miała w 38 minucie. W polu karnym czubkiem buta piłkę sięgnął Nowak i Kołobrzeżan od straty gola uratował słupek. W drugiej odsłonie brązowi zaczęli podkręcać tempo i dosyć szybko zaowocowało to przewinieniem Szarpaka na mruku, które miało miejsce w obrębie szesnastki. Przed wymarzoną szansą staje Adam Żak, ale wyczuwa jego intencje Oskar Pogorzelec i w kapitalnym stylu po raz kolejny udowadnia, że jest specjalistą od obrony jedenastek. Garbarnia nie chciała się zniechęcać i w końcowych fragmentach ruszyła do ataku. Najpierw niecelnie uderzał Mularczyk, a następnie precyzji zabrakło również Żakowi. W doliczonym czasie jeszcze jeden zryw gospodarzy. Wyśmienitą szansę ma Mularczyk, jednak pudłuje zawodnik gospodarzy. Ma czego żałować Garbarnia, natomiast Kotwica może odetchnąć z ulgą i wracać do domu z tarczą. Równolegle z meczem w Krakowie graliśmy w Olsztynie. W hicie kolejki wicelider Stomil mierzył się z trzecim w tabeli z niczym Pruszków. W pierwszej połowie nieco brakowało klarownych okazji, chociaż w premierowych fragmentach dwukrotnie bramce Znicza zagroził Kośmicki. Jego pierwsza próba po odbiciu od poprzeczki opuściła plac gry, a druga okazała się zbyt lekka, aby sprawić problemy Mleczce. Kolejna ofensywna próba gospodarzy miała miejsce już po zmianie stron. W 62 minucie po rzucie rożnym główkował Kurbiel, ale piłka poszybowała ponad poprzeczką. 10 minut później centrę z bocznego sektora posłał Żwir. Futbolówka ostatecznie dotarła do Sadowskiego, jednak stoperowi gospodarzy zabrakło zimnej krwi i znacznie spudłował. W końcówce spotkania do głosu doszli również przyjezdni. Najlepszą okazję do przechylenia szali zwycięstwa na swoją stronę mieli oni w 83 minucie, gdy Nagamatsu doskonale wypatrzył Moskwika, ale jego strzał świetnie zatrzymał Mądrzyk. Spotkanie w Olsztynie kończy się bezbramkowym remisem z poczuciem niedosytu dla obu stron. Stomil pozostaje niepokonany od 15 meczów. Czas na spotkanie dwóch ekip znajdujących się w środku stawki. W Siedlcach Pogoń gościła rezerwy Lecha Poznań. W pierwszych fragmentach niewiele się działo, dopiero po ponad pół godzinie niecelnie główkował Nowak. Chwilę później Siedlczanie posłali kolejną centrę w pole karne Kolejorza, a Waliś w powietrznym starciu sfaulował Misiaka i arbiter wskazał na 11 metr. Rzut karny pewnie na gola zamienił najlepszy strzelec gospodarzy Damian Nowak i Pogoń prowadziła 1-0. Siedlczanie mogli szybko pójść za ciosem, ale po tym efektownym uderzeniu Marcinho równie efektownie interweniował Ludko. Od początku drugiej części obraz meczu nie uległ zmianie. W 62 minucie świetną, płynną akcję przeprowadzili pogoniści, którą po podaniu Misia doskonale wykończył Nowak, strzelając swojego 16 gola w sezonie. Lech 2 nie chciał składać broni. W 66 minucie goście oddali pierwszy celny strzał, ale z próbą Pawłowskiego poradził sobie Kikolski. Zamiast gola kontaktowego mieliśmy jednak trzecią bramkę dla gospodarzy. W 79 minucie centrę posłał Miś, a na listę strzelców strzałem głową wpisał się wprowadzony z ławki rezerwowych Mateusz Majewski. I stało się jasne, że 3 punkty zostaną w Siedlcach. Pogoń wygrywa pewnie i osiąga barierę 40 punktów. Z kolei Kolejorz ponosi trzecią kolejną porażkę. W Elblągu doszło do spotkania dwóch drużyn potrzebujących przełamania. Notująca serię 4 kolejnych porażek Olimpia grała z mającą 2 kolejne porażki Radunią Stężyca. W pierwszej części najlepszą okazję do otwarcia wyniku mieli goście po upływie zaledwie kilkudziesięciu sekund, ale próba Furmana minimalnie minęła światło bramki. W związku z powyższym na kolejne sytuacje trzeba było czekać do drugiej połowy. Tutaj znów mocne otwarcie spróbowała zafundować swoim rywalom Radunia. Prostopadłe podanie od Szoaresza dotarło do Cezarego Sałczka, a ten w sytuacji sam na sam pokonał Witana i przyjezdni byli na prowadzeniu. Olimpia musiała zareagować i wraz z upływem czasu coraz wyraźniej zaznaczała się przewaga gospodarzy. Zwieńczeniem tego była 68 minuta, gdy świetnie opanował piłkę i po chwili oddał potężny strzał Jakub Branecki. Elblążanie wreszcie przełamali strzelecką niemoc. To napędziło związkowców do dalszych ataków. 5 minut po wyrównującej bramce na przedpolu niepewnie interweniuje Czajkowski, a po chwili radzi sobie ze strzałem Czernisa, ale poprawka Braneckiego okazała się skuteczna i po dublecie młodzieżowca Olimpia odwróciła wynik na swoją korzyść. Na tym jednak nie koniec. W 86 minucie po centrze z rzutu wolnego wydawało się, że chce zgrywać piłkę Adrian Piekarski, ale jego główka przerodziła się w strzał i w takich okolicznościach Elblążanie dobili Radunię.
Olimpia przełamuje się, a Radunia znajduje się coraz bliżej strefy spadkowej. Czas na ostatni z sobotnich meczów, który był istotny dla układu górnej części tabeli, gdyż Wisła Puławy grała z KKS-em Kalisz. Od pierwszych minut do ofensywy przystąpili gospodarze. Już w trzeciej minucie niezłej okazji nie wykorzystał Borecki, natomiast 180 sekund później również niecelnie uderzył Kamiński. Ten sam zawodnik w roli głównej wystąpił w 21 minucie, kiedy po agresywnym wejściu Wianickiego obejrzał żółtą kartkę i nieoczekiwanie Kaliszanie musieli radzić sobie w dziesiątkę. Przewagę liczebną Wisła spróbowała wykorzystać jeszcze w pierwszej połowie, ale ten strzał z Kałeckiego minął bramkę. Po zmianie stron, mimo gry w osłabieniu, groźniejszy był KKS. Tuż po ponad godzinie, po podaniu Boreckiego, centymetry od sięgnięcia piłki był Gordillo. Hiszpan szukał swojej okazji także w kolejnych minutach. Najpierw uderzył minimalnie obok słupka, a w 85 minucie powinien zamienić na gola dośrodkowanie Smajdora. KKS nie wykorzystał swoich okazji i to zemściło się w doliczonym czasie. W 94 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego najwyżej wyskoczył Przemysław Skałecki i został on bohaterem swojej drużyny. Wisła zapewnia sobie zwycięstwo rzutem na taśmę i zgarnia bardzo cenne 3 punkty. Kolejkę zamknęliśmy niedzielnym meczem Hutnika Kraków z Motorem Lublin. W pierwszej połowie swoje warunki gry narzucił Motor. W 18 minucie w sytuacji sam na sam z Wilkiem znalazł się Rybicki i przegrał to starcie zawodnik gospodarzy. Hutnik miał problemy z wydostaniem się spod wysokiego pressingu motorowców. W 29 minucie wydawało się, że w tej akcji nic już nie będzie, ale na sytuacyjny strzał lewą nogą zdecydował się Kacper Wełniak i zrobił to niezwykle precyzyjnie. Doskonałe uderzenie snajpera Motoru i gospodarze dopięli swego. Przed przerwą powinno być nawet 2-0. W 42 minucie Król podał do Ceglarza, ten wyłożył piłkę do Rybickiego, ale znów świetnie w bramce spisał się Wilk. Na co więcej, golkiper gości po chwili obronił jeszcze poprawkę Króla. Hutnik mógł odetchnąć, gdyż Motor prowadził wciąż tylko jedną bramką. Taki stan utrzymywał się dosyć długo w drugiej połowie, to już 76 minuta i rzut rożny dla gości. Po centrze Serafina piąstkuje piłkę Budziłek, po chwili mamy dogranie Zawadzkiego, z którego idealnie korzysta Kamil Głogowski. Dosyć nieoczekiwanie po golu 18-latka w Lublinie zrobiło się 1-1. Hutnicy nabrali ochoty do pójścia za ciosem. Najpierw ze znacznej odległości chybił Serafin, a w doliczonym czasie kontrę przyjezdnych powinien lepiej wykończyć Drąg. Motor przetrwał i w 95 minucie to gospodarze mają piłkę meczową. Do wykonania rzutu wolnego zabiera się Kamil Wojtkowski. Uderzenie, ale nie dał się zaskoczyć Wilk. Starcie w Lublinie kończy się remisem. Oto wszystkie wyniki 29 kolejki. W niej domowe zwycięstwo odniosły ekipy Pogoni Siedlce, Rezerw Śląska Wrocław, Olimpii Elbląg i Górnika Polkowice. Remisy padły w Warszawie, w Lublinie oraz Olsztynie. Natomiast cenne komplety oczek w delegacji zgarnęły drużyny Kotwicy Kołobrzeg, a także Wisły Puławy. W tabeli liderem niezmiennie pozostaje Polonia Warszawa. Czarne koszule mają 4 oczka przewagi nad drugim Stomilem i trzecią Kotwicą. W strefie barażowej poza ekipą z Kołobrzegu znajdują się Znicz, Wisła oraz KKS. W dole tabeli panuje duży ścisk i walka o utrzymanie nabiera tempa. Po tej kolejce pod kreską plasują się kolejno Rezerwy Śląska, Garbarnia, Rezerwy Zagłębia oraz Siarka, która wróciła na dno ligowej tabeli. W klasyfikacji strzelców dzięki dubletowi do liderującego Macieja Firleja na 2 trafienia zbliżył się Damian Nowak. Na trzecim miejscu niezmiennie ex aequo plasują się Piotr Giel oraz Krzysztof Świątek. W następnej kolejce również nie powinno zabraknąć emocji. W niej GKS Jastrzębie podejmie Polonię Warszawa, Siarka Tarnobrzeg Motor Lublin, z kolei Kotwica zagra z Olimpią Elbląg. Za dziś już bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji kanału Łączy Nas Piłka TV i bądźcie z nami na ostatniej prostej sezonu. Do usłyszenia!